Nikt nie wierzył, że się to wydarzy. Każdy potrzebował. Dzień dobry. Ja się nazywam Tomek i lubię grać w gry. I dzisiaj zagramy sobie w Against the Storm. Produkcję, w którą zagrywam się od jakiegoś czasu. I grałem też już wcześniej, ale wyszło do niej sporo aktualizacji. I jest to strategia czasu rzeczywistego, oparta na budowaniu miasta i zarządzaniu jego ekonomią w warunkach trudnych, nazwijmy to, w warunkach burz, potworów, niebezpieczeństw, wybuchów, głodnych, poddanych i przeróżnych dziwnych rzeczy, które będą naszych osadników dopadać. I zagramy sobie dzisiaj w związku z tym na kanale i troszkę wam o tej gierce opowiem, czym ona jest, na czym polega i dlaczego jest całkiem kurwa zajebista. Więc teraz tak, na ile regularnie będą pojawiać się odcinki, to zobaczymy. Chciałbym, żeby było to kilka w tygodniu. W gierkę gram sporo, więc mam nadzieję, że nie będzie to problem. Czy to oznacza regularne odcinki, dużo odcinków i kolejne serie? Nie wiem, na razie skupmy się na tym, że gramy w Against the Storm. Okej, jeżeli chodzi o fabułę tej wspaniałej produkcji, to słuchajcie, wcielamy się w Viceroy, to było po angielsku, teraz specjalnie dla was zmieniłem na polski i to się tłumaczy jako namiestnik. Wcielamy się w królewskiego namiestnika wysłanego z gorącego miasta, aby założyć osady służące pozyskaniu pewnych bardzo cennych surowców. Są to zapasy żywności, maszyneria oraz artefakty. Oprócz tego na mapie świata rozlokowane są takie oto pieczęci, które możemy zamknąć, żeby tutaj, nie wiem, jakieś kolejne rzeczy zdobyć, fragmenty pieczęci, prawda? I co do zasady, to jest fabuła na metapoziomie. Raz na jakiś czas przychodzi taka burza, która zamiata całą planszę i tworzy nam ją od nowa, a oprócz tego, jak wejdziemy sobie do naszego miasta tutaj, to możemy kupować ulepszenia, które będą wpływać nam na kolejne rozgrywki. Serce tego, co dzieje się w Against the Storm, leży natomiast w zarządzaniu osadą. I to na zarządzaniu osadą będziemy spędzać 99% czasu, więc przejdźmy do niego czym prędzej. Na mapie, jak widzicie, mamy takie żółte pytajniki. I to są jakieś interesujące miejsca, które będą wpływać nam na naszą rozgrywkę. I też tam najczęściej czai się więcej surowców. Na razie mamy jedno miejsce odblokowane, jest to królewska placówka. I ułatwia komunikację z koroną, pula wyborów rozkazów zwiększa się o 1. O rozkazach wam za chwileczkę opowiem. W związku z tym założymy sobie tutaj osadę i teraz od czego będziemy taką osadę zaczynać? Po pierwsze musimy wybrać karawanę z naszymi ludźmi oraz początkowymi zasobami. I ja tutaj, mamy tutaj kilka gatunków, że tak powiem, settlersów naszych osadników, z których możemy korzystać. Tutaj mamy, widzimy ludzi, jaszczurów, możemy taki miks tutaj sobie wziąć, albo wybrać karawanę pełną bobrów. Każda rasa charakteryzuje się troszeczkę innymi rzeczami, w innych rzeczach się specjalizuje i inne ma też potrzeby. Ja natomiast na starcie zawsze lubię postawić na ilość tych osadników, to jest istotne, więc weźmiemy sobie ludzi, chociaż kurczę, 7 bobrów na start, a tu jest jedzenie, dobra, wezmę 7 bobrów jednak, no to się nagadałem o ilościach. Okej, więc to jest pierwsza rzecz, którą wybieramy karawanę. Następnie tutaj mamy informacje na temat tego, gdzie idziemy. Są to królewskie lasy. Mamy informacje, jak dużo punktów tak zwanej reputacji musimy zdobyć, żeby wygrać misję. To są takie punkty, które dostajemy za wykonywanie rozkazów, zadań, rozwijanie osady, dbanie o samopoczucie naszych ludzi, a także jak cierpliwa będzie królowa. 14 punktów to oznacza, że jeżeli tyle zbierzemy negatywnych, ujemnych, tak, to ładują nam zniecierpliwienie królowej i wtedy przegrywamy. Mamy też informacje, jakie dostaniemy nagrodę, ile fragmentów pieczęci, zapasów żywności i doświadczenia. I mamy też informacje na temat warunków, co tutaj się będzie działo. Z racji, że zagramy sobie na najtrudniejszym dostępnym aktualnie poziomie trudności, którym jest namiestnik, to będziemy mieć 1 dodatkowy pozytywny efekt wpływający na naszą wioskę oraz 4 negatywne. Ja już trochę grałem, więc będę w stanie na naszych tutaj osadników przeprowadzić przez te niesprzyjające warunki. No i oprócz tego więcej rozkazów będzie do wyboru, a także więcej drzewa, bo znajdujemy się w królewskich lasach. Oprócz tego trochę żywności dostajemy na start. Tutaj mamy jajka oraz korzenie, a także drewno. Z racji, że to nasza pierwsza misja, to nic więcej nie jest dostępne.
No i tutaj w tej karawanie oprócz bobrów, którzy jak widzimy są utalentowanymi stolarzami, więc wszystko co dotyczy obróbki drewna idzie im lepiej, lubią też inżynierię, to mają tutaj określone potrzeby, to są ciastka, przetwory, płaszcze, piwo, zwoje oraz wino, a także w tej karawanie dostaniemy trochę więcej jajek, trochę rur, oleju oraz dwóch dodatkowych mieszkańców. Nie będę wam tłumaczył tych wszystkich rzeczy, na bieżąco zobaczycie je w trakcie gry i wtedy też o nich troszeczkę poopowiadam. Okej, mamy tutaj sobie namiestnika i wyruszamy w takim razie do wioski. Przejdźmy tam czym prędzej, bo to tam będzie toczyć się tak naprawdę, tak jak mówiłem, 99% rozgrywki. No i uwaga, mamy tutaj informacje, jeszcze raz podsumowane. I teraz gra w Against the Storm dzieli się na 3 cykle w ciągu roku. Ogólnie płynie czas, mijają lata i każdy rok jest podzielony na mrzawkę. Takie, nie wiem jak to, jakby clearance to było po angielsku, bo grałem po angielsku, czyli takie, nie wiem, przejaśnienie, przesilenie, a potem nadchodzi burza. I pozytywne efekty są aktywne tylko podczas mrzawki. I tutaj na przykład widzimy, że szybkość produkcji żywności jest zwiększona o 80% podczas mrzawki, super, ale mamy też szereg negatywnych efektów, które aktywują się tylko podczas burzy, która jest najniebezpieczniejsza. No i jak widzimy, burza tłumi ducha wszystkich żywych istot i będzie nam tutaj spadać determinacja. Determinacja określa, czy nasi ludzie są szczęśliwi i czy nie będą chcieli opuścić naszej osady. To jest istotne. Następnie cysty z gnilizny pochłaniają energię burzy i stają się bardziej odporne. Spalenie cyst trwa 5 sekund dłużej. To się dzieje od drugiego poziomu zagrożenia. O poziomach zagrożenia też wam zaraz powiem. Te cysty to nie jest bardzo duże zagrożenie. To więc tutaj się nic nie dzieje. Mamy też gradobicie, które powoduje, że jeżeli jacyś nasi ludzie nie mają mieszkań, to mają 5% szans, żeby zginąć. I ta szansa jest losowana co 15 sekund. To niedobrze. Lepiej, żeby mieli domy w związku z tym. A później na czwartym poziomie są jeszcze tutaj troszeczkę bardziej zaawansowane zagrożenia. Tutaj musimy płacić olej, inaczej są niszczone nasze zasoby, a także co burzę pojawia się więcej cyst z gnilizny. Okej. Żebyście lepiej zrozumieli, co ja właśnie przeczytałem, omówmy sobie interfejs i to, jak będzie wyglądała gra. Sercem naszej osady jest starożytne palenisko. Jak widzimy tutaj, i to palenisko musi mieć przypisanego strażnika. W tym momencie jest to bubr. On w jakiś sposób wpływa na naszą osadę, dając nam pozytywnego perka. No i z racji, że to jest serce, to tutaj musimy spalać różne paliwa, żeby ten ogień, prawda, podtrzymywać. Możemy spalać drewno, olej, szpik morski albo węgiel. My na starcie, tutaj na górze mamy zakładki z surowcami, posiadamy trochę drewna, trochę węgla i trochę oleju. Mamy też na start części, które posłużą nam do tworzenia podstawowych budynków. Esencję ognika, dzięki którym będziemy mogli robić kolejne paleniska, a także rury, które będą wymagane do innej rzeczy, o której powiem wam za chwilę. Mamy też trochę żywności, trochę jajek i korzeni, to nam starczy na początek. I to tyle, co na ten moment musicie wiedzieć o tym starożytnym palenisku. Mamy też magazyn, tutaj znoszone są wszystkie surowce i z niego też są wynoszone. W związku z tym, jeżeli trzeba coś zbudować albo coś wytworzyć, to wszystko opiera się o magazyn. Okej, w lewym górnym rogu widzimy status naszych ludzi. Mamy 7 bobrów, populacja 7 i 2 jaszczurów, łącznie 9 osób. Jak widzimy, 8 jest bezrobotnych w tym momencie. To wynika z tego, że jedna osoba jest w palenisku, no a 9 jest też bezdomnych, bo jeszcze żadnych chat żeśmy im nie zbudowali. Najważniejszym parametrem wokół portretów naszych podopiecznych są te oto zielone półkola określające determinację. Determinacja z angielska resolve to można powiedzieć poziom zadowolenia naszych podopiecznych i teraz on może spaść poniżej zera i wtedy zaczyna odmierzać się taki licznik i co każdy obrót tego licznika odchodzi nam jedna osoba z danej populacji albo może przekroczyć niebieski punkt na tym półkolu, który tutaj widzimy i wtedy są tak zadowoleni ci nasi poddani, że rośnie nam reputacja. A jak wiemy, 14 reputacji trzeba zdobyć, żeby wygrać misję. Okej, dalej, przechodząc na środkową część interfejsu, oprócz tego, że mamy tutaj zasoby, to możemy z różnych etapów roku, czyli z mrzawki, prześwitu oraz burzy zbierać wodę. Woda posłuży nam do tego, żeby przyspieszać pracę niektórych budynków, ale będzie też potęgować tak zwaną zgniliznę, którą będziemy musieli zwalczać.
Po prawej stronie widzimy podsumowanie wszystkich tych negatywnych efektów, które sobie czytaliśmy chwilę temu. Na środku widzimy, jaki aktualnie mamy sezon i ile jeszcze potrwa, który mamy rok, możemy tutaj zarządzać prędkością upływu czasu, no i też bardzo ważne, mamy tak zwaną wrogość lasu. Im bardziej będziemy wgryzać się w las, im bardziej będzie rosła nasza populacja, im więcej będziemy mieć drwali, tym bardziej będzie rosła wrogość lasu. Im większa wrogość lasu, tym mniejsza determinacja naszych poddanych i aktywują się wtedy też podczas burzy kolejne i kolejne efekty negatywne, więc trzeba dobrze balansować pomiędzy tą wrogością lasu względem naszych poddanych, a rozwojem naszej osady, bo oczywiście możemy to zwalczać, kontrolować i niwelować efekty, które się dzieją. Tutaj gra podrzuca nam troszeczkę tutoriali, jak widzimy jest dosyć dobrze opisana, mamy informacje właśnie o punktach reputacji, też o zgniliźnie i zepsuciu, to sobie na razie pominiemy. I teraz tak, na dole z kolei, w lewym dolnym rogu w ogóle widzimy podsumowanie efektów, które na nas wpływają. To jest istotne, ich będzie sporo. Widzimy tutaj to, że drzewa dają więcej drewna. Widzimy pulę wyborów rozkazów, że będzie ona większa. I że mamy bobra jako strażnika ognia, więc paliwo pali się o 20% dłużej. Tutaj w ogóle ustalimy sobie, żeby palili na razie tylko drewnem. Okej. Tutaj widzimy podsumowanie paska reputacji, to ten na niebiesko, ten na czerwono to zniecierpliwienie królowej. Mamy też zakładki z różnymi budynkami i one są podzielone na kilka kategorii. Mamy drogi oczywiście, mamy takie obozy pozwalające nam zbierać surowce, mamy budynki związane z jedzeniem, na razie mamy tylko pola uprawne, możemy budować domy. Możemy budować takie stacje robocze, pozwalające też wytwarzać bardziej zaawansowane materiały. Czyli tutaj mieliśmy takie produkcja, zbieranie bardziej z mapy, a tu jak już zbierzemy z mapy, to w tej drugiej zakładce możemy z tego, co zebraliśmy, wytwarzać bardziej zaawansowane. Widzimy deski, tkanina, cegły, rury, jakieś paczki rozmaite. Zasobów jest tutaj bardzo, bardzo dużo i postaram się Wam je wprowadzać w miarę po kolei. Mamy też budynki takie wsparcia istotne dla osady i tutaj mamy na przykład taki posterunek dla ludzi, którzy będą spalać zgniliznę, która będzie się pojawiać. Możemy dobudować mały magazyn, żeby po prostu nie musieli biegać do tego dużego głównego. Małe palenisko, o tym też mówiliśmy, a także stoisko, dzięki któremu będą mogli nas odwiedzać kupcy, a na końcu mamy też dekoracje. Okej. Tyle jeżeli chodzi o budynki. W lewym dolnym, znaczy w lewym dolnym, no tutaj w lewej części tej środkowej sekcji widzimy, że możemy sobie dodać nowy budynek za zdobyte punkty reputacji. I tak, większość budynków w tej grze nie jest dostępna od samego początku. Musimy je sobie najpierw odblokować i raz na jakiś czas dostajemy do wyboru jeden z trzech budynków, który od momentu, kiedy go sobie zaakceptujemy, będziemy mogli stawiać. Ja sobie poczekam natomiast z wyborem tych budynków, bo jak widzimy, o te na przykład, które tutaj mamy, pozwalają nam zbierać bardzo konkretne rodzaje surowców. Ja natomiast nie wiem, co wokół mojej osady się znajduje. No i właśnie, mamy tutaj dostępną taką małą, niewielką polanę. Jak przytrzymam sobie B, to widzimy, że na tej polanie dostępna jest glina oraz dostępne są jagody. No, czyli mamy jakiś tutaj, tak, do budulec, mamy jakieś jedzenie, ale jak się przyjrzycie, to tu widzimy, że mapa jest spora i dookoła takich polan jest mnóstwo. I te polany dzielą się na trzy rodzaje. Dzielą się na takie małe polany, to są polany bezpieczne, na nich najczęściej są zasoby i jakieś małe eventy, które raczej działają pozytywnie. Mamy polany trochę większe, one mają średni poziom niebezpieczeństwa i tutaj widzimy niebezpieczna polana, znajduje się zagrożenie, ale jednocześnie jest na niej wiele nagród. Te niebezpieczeństwa nie są bardzo groźne i już w drugim, trzecim roku myślę, że spokojnie będziemy mogli do nich się wkopywać. Mamy też zakazane polany. Korona ostrzega cię przed tą polaną, jest ona bardzo niebezpieczna i wymaga wielu zasobów, aby ją zbadać i będzie też zawierać ogromne skarby. Tu mamy bardzo trudne misje wymagające wielu zasobów, wielu ludzi i często kombinowania, żeby po prostu efekty uboczne i potencjalne skutki otwarcia tej polany po prostu nie ugryzły nas w dupę. Mapa jest oczywiście ograniczona, my zaczynamy w centrum i to, od czego będziemy chcieli sobie zacząć, to od zbudowania chat drwala, żeby móc wydobywać drewno, no bo ono jest najważniejsze.
i zaczniemy przecinać się do pierwszych polan celem zbadania tego, co jest dookoła naszej tutaj osady. Oprócz tego zapewnimy naszym ludziom schronienie, bo to wpłynie na podwyższenie ich determinacji, jak pobudujemy domy, a następnie będziemy obserwować, co się dzieje wokół nas i podejmować kolejne decyzje. Gdzieś w międzyczasie przyjdą pierwsze rozkazy od królowej i zobaczymy, na czym będziemy musieli się skupić podczas gry, a także pierwsze grupy nowych osadników, którzy przyspieszą rozwój naszej osady. No to jedziemy w takim razie. Dobra, zaczniemy sobie od zaplanowania na pauzie dwóch obozów drwali. Zobaczcie, one mają pokazane od razu zasięg, gdzie mogą kopać. Jeden sobie postawimy tu, jeden sobie postawimy tu. I teraz no, ludzie będą musieli podejść do nich i je zbudować. Jak klikniemy sobie na budowie, to możemy ustalić priorytet, jak szybko ma być zbudowany. I tutaj damy na jedynkę i zaraz wam powiem dlaczego. A także zaznaczę drzewa przeznaczone do wycinki. Ja to zrobię w taki sposób, żeby po zbudowaniu obozu oni się przekopywali, moi ludzie, prosto do polany, bo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej otworzyć sobie do niej dostęp. Oprócz tego chciałbym zaplanować zbudowanie 4 domów. Dlaczego 4? Ano dlatego, że mam 9 poddanych, każdy dom będzie w stanie pomieścić 3. No i w związku z tym będziemy mieć dla każdego miejsce z delikatnym zapasem 3 miejsc. I tutaj zostawiamy priorytet 0, także najpierw zostaną zbudowane obozy drwali, a następnie zwykłe domy. I tak oto możemy odpauzować i zobaczymy sobie, jak nasi ludzie zabiorą się tutaj za działanie. Staram się tłumaczyć tak dosyć łopatologicznie. O, widzimy, biorą drewno i lecą tutaj. Część leci już budować domy, a część leci budować chaty drwali. Do każdej chaty drwali będziemy mogli przydzielić 3 osoby i tutaj właśnie błyszczą nasze bobry, na które zdecydowaliśmy się postawić przy wyborze karawany, a to dlatego, słuchajcie, że właśnie do budynku możemy przydzielić 3 pracowników, przydzielamy 3 bobry i to oznacza, że ten pracownik ma 10% szans na wyprodukowanie podwójnej ilości surowców. Z racji, że dotyczy to drewna, bobry się w drewnie lubują, no to warto je do tego obozu przydzielać. Drewno na początku jest bardzo ważnym surowcem, więc to istotne, żeby tutaj, proszę bardzo, 2 takie wypełnione obozy drwali razem z przydzielonymi drzewami. To już ładnie działa. No i zobaczcie, podskoczył nam poziom wrogości lasu, bo mamy 6 drwali. Każdy drwal podnosi wrogość o 24 punkty. Dostaliśmy 144 punkty wrogości, no i to się przekłada na zmniejszenie determinacji o punkty 2, ale tu nie szkodzi, bo cały czas, prawda, jesteśmy powyżej zera, a zaraz nasi ludzie dostaną podstawowe mieszkanka i to też im determinację podniesie. No więc zaczyna się tutaj start. Zostało 2 budowniczych, oni sobie będą budować domy. Tutaj proszę bardzo, ścinamy pierwsze drzewa już w tym momencie. Możemy sobie delikatnie przyspieszyć to wszystko. Nie buduję na razie ścieżek. Jak widzicie, ścieżki nie kosztują zasobów, ale zwiększają prędkość osadników. Je będziemy sobie budować w pobliżu budynków, do których, które nie będą zmieniać swojego położenia. Chaty drwala możemy przesuwać i będziemy je przesuwać bardzo regularnie. W związku z tym budowa ścieżek w ich kierunku nie ma za bardzo sensu. O, już wpada dużo drewna. I wpadły też dla nas, spadł dla nas pierwszy kamień węgielny. Raz do roku będziemy od królowej, oprócz nowych rozkazów, otrzymywać kamienie węgielne, które są po prostu upgrade'ami dla naszej osady. I co tutaj możemy zobaczyć? Pieśń drwali mówi, że za każde 20 ściętych drzew podnosi globalną determinację o 3 punkty na 2 minuty, całkiem niezłe. Albo zatłoczoną karawanę możemy dostać, dzięki czemu każda grupa nowych przybyszy będzie miała 2 dodatkowych osadników. I ja zdecydowanie wybiorę to, bo na początku będziemy potrzebować jak najwięcej ludzi i mieć 2 dodatkowych przy każdej karawanie, a karawana przychodzi co roku, przypominam, no to to będzie rewelacja. A 3 punkty tutaj globalnej determinacji to nie jest aż tak dużo. I odblokowaliśmy polanę. I dostajemy informacje w postaci takiej ikonki. I teraz uwaga, mamy jajka, mamy szpik morski i mamy małą porzuconą skrytkę. Skrytki to są takie małe wydarzenia. I teraz zobaczcie, możemy wybrać, czy chcemy tą skrzynkę rozbić, czy może wysłać do cytadeli. Jeżeli skorzystamy z jakichś surowców, tu niestety akurat żadnych nie mamy, więc jeszcze nic nie możemy z nią zrobić, moglibyśmy sprzętem treningowym, kamieniem lub szpikiem morskim rozwalić skrzynkę, no to z niej coś wypada, na przykład mięcho i warzywa.
Ale jeżeli będziemy mieć narzędzia, które będziemy mogli wytwarzać na późniejszym etapie gry albo zdobyć, to przy pomocy narzędzi można wysłać taką pakę do Cytadeli. I oprócz tego, że dostajemy golda, tutaj w formie bursztynów, za golda możemy kupować rozmaite rzeczy od kupców, to dostajemy też reputację, a to jest ważne, bo reputacji potrzebujemy, żeby wygrać misję, więc często, kiedy jesteśmy już w late game'ie, produkujemy dużo narzędzi i te skrzynki masowo wysyłamy do Cytadeli, żeby prawda królowa była zadowolona. I teraz dlaczego powiedziałem o przenoszeniu chat drwala, bo zobaczcie, tu się już przekopaliśmy i mamy taką ikonkę przenieść. Chatę drwala można przenieść za darmo. Przerzucamy ją w kolejne miejsca i ciapamy kolejną ścieżkę do kolejnej polany, żeby zdobyć więcej informacji. Tu mamy jajka i szpik, to jest bardzo fajne, a oto przybyły rozkazy. I teraz rozkazów łącznie w trakcie gry, jak widzicie, będziemy mieć do odblokowania łącznie 9. Z tego, z każdego możemy zdobyć 1 punkt reputacji, więc jak łatwo policzyć, mamy 14 do zdobycia. 9 możemy zdobyć z rozkazów, 5 musimy zdobyć ze skrytek, wydarzeń albo z zadowolenia naszych poddanych. Wybierzemy sobie pierwszy rozkaz. No i tak normalnie byśmy mieli tutaj 2, ale teraz tłumaczy się ten kwadracik, który widzieliście na początku, że będziemy mieć 1 rozkaz więcej. Mamy do wyboru 1 z 3. No i możemy albo sprzedać towary o wartości co najmniej 15, albo przebić się przez lasę, by odkryć 4 polany, albo dostarczyć 5 paczek plonów. I patrząc tutaj po rozmaitych nagrodach, to ja pójdę w stronę tą, ponieważ tu dostajemy ekstra osadników, a ja bardzo lubię grać w taki sposób, żeby jak najszybciej powiększać sobie ilość obywateli. Dostaniemy też bursztyny, olej, oczywiście 1 punkt reputacji. Jak najbardziej bierzemy sobie ten rozkaz, wybieramy sobie teraz kolejny. I tutaj mamy rozwiązać dowolne niebezpieczne lub zakazane wydarzenia na polanach. Tutaj możemy rozwiązać dowolne wydarzenia na polanach ogólnie. A tutaj rozwiązać wydarzenia i dostarczyć 3 paczki materiałów budowlanych. I teraz to pierwsze mnie nie interesuje, bo no, dostajemy tutaj rzeczy, które nie są takie super. Ja patrzę znowu w stronę nowych mieszkańców. Bo wiecie, węgiel, jakąś produkcję miedzi, no to są rzeczy, które możemy uzyskać. Okej, może esencji nie, ale osadnicy to są rzeczy, które możemy pozyskać tylko z rozkazów i tylko cyklicznie, więc warto po prostu przyspieszać to jak można. I tutaj bym dostał narzędzia i deski, ale tu dostanę osadnika więcej, a także suszone mięso i części, które również są prawie niemożliwe do wyprodukowania normalnie. W związku z tym bierzemy sobie ten cel, więc tutaj 2 wydarzenia na polanach i 3 paczki materiałów budowlanych. A następnie wybieramy sobie misję numer 3 i tutaj musimy dostarczyć 3 różne rodzaje paczek. Tutaj utrzymać determinację jaszczurów na wysokim poziomie, a tutaj bobrów też na wysokim poziomie. I każda z tych rzeczy będzie stosunkowo trudna, ale możemy dostać nowych osadników. No i tak te paczki byłoby dostarczyć łatwiej, ale znowuż, czy mi się podobają te tutaj buffy bonusowe do produkcji i te części? Chyba spróbuję mimo wszystko zadowolić bobry i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Trzeba będzie utrzymać determinację na poziomie 20 przez co najmniej 30 sekund. I tutaj istotne wsparcie w tym temacie jest takie, że mamy taką ikonkę faworyzowania gatunku. To powoduje, że możemy od czasu do czasu, jeżeli będziemy mieć taką potrzebę, na przykładową minutę, dwie, trzy, ile sobie życzymy, faworyzować dany gatunek i to mu daje 5 determinacji, a pozostałe dostają minus 5. Jak widzimy po prawej, tutaj mamy takie podsumowanie rozkazów, więc w każdej chwili możemy sobie rzucić na nie okiem. Tak, i przepraszam, bo kotek mi wszedł na stół. I teraz muszę też na nią patrzeć jednocześnie, jak wam tłumaczę, i nie wchodź mi proszę na klawiaturę. No ale póki co, ok, mamy te rozkazy, wiemy, że trzeba będzie się na pewno skontaktować sprawnie z kupcem, rozwiązać jakieś wydarzenia na polanach, stworzyć paczki materiałów budowlanych i zadbać o determinację bobrów. Ok, mamy polanę i jest na niej sporo rzeczy. Mamy krzaki jagód, grzyby, ścieżki, znak drogowy, skrzynie i obóz zielarzy. To ci heca. Obóz zielarzy. Widzimy, jest to wydarzenie na polanie i jak chcemy, możemy go odbudować. I on będzie mógł pobierać zioła, jagody i grzyby. I to nieźle. Mogę to zrobić za drewno i 2 części. Mogę też go rozłożyć. No, nie mogę, bo brakuje mi surowców. I zdobyć korzenie oraz kamienie. Dobra, chodź maleństwo. W ogóle zobaczcie, jaki waluszek ogruszek obozie, żeśmy ją adoptowali. Świeżutko dopiero co. Chodź maleństwo. W takim razie tam sobie pohasasz.
Nie mamy na zbiórkę, ale chętnie sobie odbudujemy, bo to przyłoży się do questa oczyszczanie polan, prawda? Gdzie będziemy mogli za wydarzenia. No i mamy też kolejne skrzynie. Aha, to są skrzynie jako dekoracja. W porządku. Mamy też grzyby i jagody. Tak, w związku z tym już widzimy, jest ten obóz, on może zbierać jagody i grzyby, czyli dokładnie te surowce, które tu są. To ja myślę, że nawet możemy od razu zlecić odbudowę. Nie, nie spieszymy się z tym. Na spokojnie to sobie zrobimy. Dobra, tutaj przebiliśmy się do tej polany, bierzemy w związku z tym chatę drewala i wyznaczamy kolejny cel. Tym razem może przebijemy się tutaj. Okej, dobra. I jedziemy, zobaczymy, co tam dalej się wydarzy. Zbieramy sobie drewno, to jest istotne. Ważne jest, żeby mieć duże zapasy drewna, bo gdyby tutaj ta wrogość się zwiększyła troszkę za bardzo i wyszła nam spod kontroli, no to słuchajcie, w palenisku możemy złożyć ofiarę i płacąc ile jest drewna za minutę, możemy wrogość sobie zmniejszyć nawet kilkukrotnie. Jak widzicie, to też wpływa na to, że podnosi się determinacja i różne ciekawe rzeczy z tego mogą wyniknąć, a oprócz tego nasze palenisko można ulepszyć na kolejne poziomy. Teraz na przykład byśmy potrzebowali 4 dekoracje i dzięki temu nasze palenisko się ulepszy, no to może spróbujmy to od razu zrobić. Budujemy sobie beczki, 1, 2, 3, 4, nasi ludzie zaraz sobie tam pójdą, zbudują to i palenisko się ulepszy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Znaczy możemy nawet teraz przeczytać, +2 do globalnej determinacji. No i zobaczcie, zaraz się okaże, że jak zmniejszymy poziom wrogości lasu i jak sfaworyzujemy bobry, to się okaże, że będziemy mogli zrobić tego questa dotyczącego determinacji bobrów i to całkiem nieźle. Kurde, chociaż może bym sobie odbudował tych zielarzy. No chyba to zrobię od razu. Zbudujcie tylko te beczki najpierw i zaraz sobie to pociśniemy. Dobra, tutaj odblokowujemy kolejną polanę. Z tym się jeszcze wstrzymujemy. No i tu widzicie, też miałem obóz zielarzy, a się okazuje, że nie muszę go robić, bo za chwileczkę tutaj będę miał go zbudowanego z tej polany. A tu mamy 3 małe pola lnu. W porządku, tak to wygląda. Czekajcie, rzucę okiem na małą. Mała sobie wcina jedzenie. I bardzo dobrze. Elegancko. Poziom wrogości lasu wskoczył na poziom 2. Nie ma problemu. Przenosimy sobie chatę drwala kawałek dalej i może teraz wcinajmy się tutaj. W takim razie wy się kopiecie tutaj w porząsiu. Jak najbardziej nie ma problemu. Czekamy na zbudowanie tutaj beczek. Przyspieszymy sobie na 3-krotność albo 4-krotność nawet. Hop. No i mamy +2 do globalnej determinacji. Spróbujmy teraz zdjąć wszystkich z chat drwala. Możemy to zrobić tym przyciskiem tutaj na górze. I jak widzimy, determinacja wzrośnie nam na poziom 15, a jak sfaworyzujemy jeszcze bobry, to będziemy mieć determinację na poziomie 20, więc niech ona tam doleci i zaraz nam się zrobi nasz pierwszy rozkaz. Dzięki czemu dostaniemy, co dostaniemy? Dostaniemy 2 bobrów, 30 korzeni i 3 części. Teraz jakby drwale nie pracują przez chwilę, więc mamy czas, żeby odbudować obóz zielarzy, więc wyślimy tutaj 2 chłopków i niech to odbudowują. W tym czasie nam się zrobi quest. Dobra. Jedziemy z tematem. Ładnie, tu już widzimy po prawej stronie, leci, prawda, licznik i zaraz kończy się mrzawka w ogóle. Zaraz kończy się pierwsza mrzawka. O, i tym sposobem jest prześwit. W związku z tym nie działa już pozytywny efekt z mrzawki. O, i skończył się quest, możemy wywalić faworyzowanie i z powrotem załadować bobry do wycinki. Tu jeszcze tworzycie, to was dorzucę zaraz. Dorzucamy, proszę bardzo, do wycinki. Tutaj beczki zbudowane, więc mamy +2 do globalnej determinacji. Bardzo miło. I w dowolnym momencie możemy pobrać części 2 bobrzych przyjaciół i 30 korzonków. No to weźmiemy sobie to od razu. Jak widzimy, reputacja +1, więc mamy też kolejny budynek do wyboru. No i tutaj spadło zniecierpliwienie królowej, więc fajnie. Tu mamy informacje o wydarzeniach na polanach, spoko. To sobie zaraz zrobimy to wydarzenie i przebijamy się, słuchajcie, do kolejnych miejsc. W międzyczasie myślę, że zbudujemy sobie obóz kamieniarzy, bo on nam pozwoli pobierać kamień, glinę i szpik morski. Jak widzimy, tu mamy trochę szpiku, a tu mamy trochę gliny. Jedno i drugie się przyda, więc stawiamy sobie kamieniarzy, a także pierwsze obozy. Postawimy sobie stację roboczą, ona będzie bardzo istotna. Postawimy ją tuż przy magazynie, bo deski i cegły i tkanina to są bardzo podstawowe rzeczy, które musimy jak najszybciej zacząć wytwarzać. Myślę, że ten prowizoryczny posterunek też się przyda. A oprócz tego
Stoisko kupieckie, może tylko przesunę te beczki. Stoisko kupieckie, co byśmy zachęcili jakichś kupców do odwiedzenia nas. I te rzeczy już tu będą na stałe. W związku z tym połączymy je ścieżką z magazynem. Dwóch budowniczych dostępnych, także za chwileczkę ruszą do roboty. Tutaj już dzieje się dalej wycinka. Tutaj też zaraz skończycie robić obóz zielarzy, to też pomożecie budować. Przyspieszymy sobie czas. Proszę bardzo, musimy trochę drewna pozyskać przed burzą, bo może się przydać. O, jest zbudowany obóz zielarza. Tu widzimy, podświetlone są surowce, które możemy pozyskać, czyli grzyby i jagody, bardzo ładnie. I też dostaliśmy pierwszy z dwóch punktów do questa, oczyszczanie polan. Okej, mamy też zbudowany obóz kamieniarzy i byśmy mogli glinę i szpik pobierać. To też jest bardzo miła informacja. I czterech budowniczych, którzy ruszą teraz tutaj pobudować stację roboczą. Prowizoryczny posterunek i stoisko kupieckie, a w tak zwanym międzyczasie przebijamy się do kolejnych polan. Na kolejne rozkazy jeszcze parę minut się przyda, tak, tutaj będzie można deski, tkaninę, cegły. No ja myślę, że to jest ten moment, kiedy też powoli możemy zacząć sobie budynki wybierać. Może przebijmy się jeszcze do tych dwóch kolejnych polan i będziemy mogli, no ale tutaj już widzę, że tak, że obóz zielarzy nie. Więc zboże, korzenie, warzywa albo mięso, owady, jajka. I mamy tu jakieś jajka. Kurczę, nie wiem, dobra, poczekam jeszcze chwilę, bo jeszcze czuję, że mam mało informacji. A tu właśnie, już otwieramy kolejną polanę i tu mamy brokuły i mamy obozowisko. Czyli mamy warzywa do zbierania. Z obozowiska, jakbyśmy zapłacili korzonkami, to możemy dostać dwóch nowych osadników. I ja oczywiście od razu to robię. Mógłbym też ich odesłać do stadeli, płacąc jajkami i wtedy bym dostał tutaj bursztyny, ale ja wolę mieć więcej ludzi. Ludzie są super. No i tu mamy, słuchajcie, warzywka. No to niech będzie, że obóz zbieraczy sobie rozbudujemy i otrzymujemy trzy kolejne budynki. No i teraz mamy warsztat kaletniczy, tkacza albo wypalarnię. I teraz ilość gwiazdek przy danym surowcu pokazuje, jak skutecznie dany budynek je wytwarza, czyli jak szybko, a także ile surowców bazowych tego potrzebuje. Czyli na przykład tkanina na poziomie 3 gwiazdek oznacza, że dwie tkaniny robimy za na przykład 2 sztuki włókien roślinnych. Gdyby to była jedna gwiazdka, to bym potrzebował na przykład 8 sztuk tych włókien, więc no naprawdę to robi dużą różnicę. Warto zatem patrzeć na budynki, które tutaj działają na poziomie 3 gwiazdek. Tkaninę natomiast jestem w stanie wytwarzać w stacji roboczej. O, właśnie widzimy za 6, tutaj na jednej gwiazdce. I tej tkaniny nie potrzebujemy najpewniej w ciągu gry aż tak dużych ilości, żeby musieć brać tkacza. Ciekawa jest wypalarnia, bo tutaj za 10 drewna możemy 5 węgla robić. Możemy też suszone mięso przygotowywać z owadów i drewna. Albo wypalać cegły, ale to na podobnym poziomie jak w posterunku. I także warsztat kaletniczy, gdzie możemy robić bukłaki ze skóry i oleju, tkaniny na drugim poziomie albo pigment. I szczerze mówiąc, żaden z tych budynków mi się nie podoba. Chyba najszybciej kaletnika wezmę, bo pigment bywa przydatny i bukłaki też mogą być przydatne. Więc weźmiemy sobie to. O, a to mi się podoba. Tutaj mamy, słuchajcie, tutaj ponownie tkacz się wylosował, ale mamy krawca, który może szyć płaszcze. Z jednej tkaniny może szyć 10 płaszczy i może też tworzyć zwoje ze skóry oraz pigmentu. No i słuchajcie, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jak zobaczycie sobie tutaj potrzeby naszych ludzi, to zobaczymy, że bobry potrzebują płaszczy i może to im dać nawet plus 5 do determinacji. Potrzebują też edukacji. A żeby zapewnić im edukację, będziemy potrzebować zwojów. W związku z tym krawiec to świetna sprawa. Mamy też zakład zaopatrzeniowy, który potrafi tworzyć mąkę oraz beczki. Paczki prowiantu też już mamy w podstawowych budynkach, więc na nie nie patrzę. Beczki bywają przydatne, ale potrzebują dosyć takich zaawansowanych, trudnych do uzyskania surowców. A mąka jest bardzo dobra do wypieków, a jak widzimy, dużo różnych tutaj jedzeniowych rzeczy, jakieś placki, ciastka, przetwory nasi ludzie potrzebują. Mimo wszystko wybiorę krawca, bo czuję, że płaszcze są super. I mamy też teraz do wyboru po raz kolejny obóz zielarzy, jego nie weźmiemy, no bo już mamy, albo małą farmę lub ogród ziołowy. I to są takie budynki, które będą potrafiły produkować różne surowce z pobliskich pól uprawnych, tylko problem jest taki, że na razie żadnych pól uprawnych nie znalazłem, więc wstrzymamy się z tym. Jak widzimy, nowe rzeczy mamy już tutaj. Mały obóz zbieraczy został awansowany na obóz zbieraczy po prostu.
Widzimy w sumie tutaj tylko te warzywa, możemy zrobić. I mamy też krawca, który może tworzyć płaszcze. To wymaga 5 desek i 2 tkanin, więc za jakiś czas sobie to zrobimy. I tak samo zresztą kaletnika. Świetnie, tylko do tego potrzebujemy więcej ludzi, bo mamy tylko 2 osoby wolne. One muszą pracować, ale tak, tu zaraz pobierzemy 2. Tutaj mam nadzieję się uda 4. Trzeba będzie te paczki materiałów budowlanych zrobić. Sprzedamy coś kupcowi, to będzie kolejnych 2. Po burzy przyjdą kolejni osadnicy. No bo widzicie, tu się nagle robi strasznie dużo budynków. My to wszystko musimy zasiedlić, więc dlatego trzeba ludzi, ludzi, ludzi i jeszcze raz ludzi. Przybijmy się jeszcze do tej polany. Ok, tutaj jest stanowisko kupieckie. Jak widzicie, przybędzie kupiec za 6 minut. Więc sobie na niego poczekamy. Mamy informację o handlu. To wam wszystko opowiem, jak przyjdzie kupiec. Tutaj nosimy korzonki. I proszę bardzo, mamy kolejną polanę. I mamy kolejny obóz zielarzy. Wow, spójrzcie na to. Mamy skrzynie, beczki, grzyby, jagody. I kolejny obóz zielarzy, który też odbudujemy. Bo to nam wypełni... To nam wypełni, słuchajcie, drugi tutaj warunek do tego questa. I zaraz potem zrobimy tylko tutaj paczki materiałów budowlanych, sztuk 3, i będziemy mogli oddać kolejnego questa. I to jest świetna sprawa, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Chociaż nie, pokażę wam jeszcze burzę, pokażę wam cały rok w tym odcinku, niech będzie, dobra. Tutaj odbudujcie, tutaj robią drwale, dobra, drwale się mogą przebić do kolejnej polany. W takim razie tam wam wyznaczymy, żebyście to robili. Dobra, tutaj produkcji na razie jeszcze nie robimy, tu czekamy na kupca, tutaj kamienia jeszcze nie. Tutaj żeście to odbudowali, jak przytrzymuję alt, to mogę sobie podejrzeć, w którym budynku, ile mam osób przypisanych, jak widzicie, i mogę sobie też przypisywać, a pod B mogę sobie podglądać surowce. To jest całkiem wygodna sprawa. Tu mam jeszcze jeden budynek, ale nie wiem, czy tą farmę, jak już to ogród ziołowy będę chciał. Farma jest, czy farma też jest ok, ale korzenie i zioła są lepsze najczęściej, dobra. Tutaj robicie, zbieramy drewno też przed burzą. Myślę, że się może przydać. Potem będą płaszcze dla bobrów. No i przyda się jeszcze coś dla jaszczurów, żeby zrobić. Na razie nie mam takiej możliwości. Dobra. Ok, kolejna polana, kolejna skrzynka, kolejne grzyby i jagody. Także dobrze mieć obozy zielarzy. Tutaj was przeniesiemy może tu. No i tutaj możecie się wkopywać do kolejnych polan. Początek, jak widzicie, to jest takie... Oglądanie mapy, robienie rekonesansu, sprawdzanie, co jest dookoła nas. I to też jest miejsce na to, żeby móc kolejne budynki tworzyć. No i słuchajcie, pozyskaliśmy pierwszego człowieka. Skończyli tutaj pracę nad tym obozem, gdzie były 2 osoby do pozyskania. Mamy jednego bezdomnego, także szybciutko robimy kolejny domek. No i mamy więcej rąk do pracy. Ludzie, słuchajcie, są dobrzy w rolnictwie i lubią ważyć piwo. Również korzystają z płaszczów, płaszczy, więc to jest bardzo dobra informacja. Religia, ciastka, owsianka, różne takie rzeczy mogą im podnieść zaawansowanie. No i też istotne, najwyżej, nie możemy mieć więcej niż 3 gatunków w trakcie jednej misji. Tak więc jeżeli mamy ludzi, bobry i jaszczury, to wiemy, że to już jest tyle na teraz. Za 30 sekund burza, więc będziemy zaraz się tam ogarniać. Tutaj tworzycie sobie już ścieżynki. Czy ja chciałbym coś jeszcze zrobić przed tym? Myślę, że chciałbym już zaraz krawca mieć, więc pomału przypiszemy sobie tutaj 2 osoby. Na razie nie róbcie cegieł i rur, wyłączę to. A chciałbym, żebyście zaczęli robić tkaninę, może limitem 4 i deski limitem 5. Mogę limitować, po jak, jeżeli daną ilość będę miał w magazynie, no to wstrzymają produkcję po prostu. Zacznijcie robić deski i tkaninę po to, żeby zrobić krawca. I będziemy przygotowywać płaszcze, żeby bobry i ludzie mieli tutaj lepiej u nas. A też jak zaraz ściągniemy drwali, bo na czas burzy dobrze będzie ich ściągnąć. A dlaczego? Ano przez to wydarzenie. Nadciągający mrok, za każdy poziom wrogości minus 4 do globalnej determinacji. Czyli w tym wypadku by dostali minus 8 i jaszczury już by były na minusie, słuchajcie. A jak zdejmę 6 drwali, to sobie tą wrogość mocno obniżę. Więc dobra sprawa. Ok, buduje się kolejny domek. Czy ja chcę od razu paczkę tutaj robić? Jeszcze nie. No to jeszcze za wcześnie. Dobra, tutaj zaraz kolejne polany, ale na razie zdejmujemy. Mamy wrogość na poziomie 1 i to jest ok, bo spadnie indeterminacja na poziom 3 i zaczyna się burza pierwsza. Pierwsza burza trwa 3 minuty. Słuchajcie, no i co tu się podziało? Podziała się wrogość lasu, czycie minus 2.
a za nadciągającym rok mam minus 8. Faktycznie już teraz, bo poziom 0 i poziom 1 to jest traktowane przez grę jako dwa poziomy, dlatego dostaję minus 8 do determinacji i jaszczury mogą spaść na 0 i to oznacza, że jaszczury mogą zacząć odchodzić. Gdybym chciał obniżyć poziom wrogości jeszcze bardziej, to mogę na przykład spalić drewno w ofierze i wtedy będzie lepiej. Mogę to samo zrobić zresztą z węglem. Na razie poczekam, ponieważ też, żeby determinacja spadła, to chwilę to trwa. Nie musimy tego robić od razu, ani podejmować żadnych panicznych ruchów. Na dodatek będę mógł im rzucić faworyzację. Wtedy co prawda bobry spadną na 0, ale wiecie, mogę poczekać, aż jaszczury spadną na 0, dać im faworyzację i potem znowu kupujemy sobie kolejny czas, bo zanim bobry spadną do zera, to też zajmie. A burza, prawda, trwa tylko 2 minuty na tym poziomie trudności, na którym znajdujemy się obecnie. Dobra, tutaj w tym czasie w sumie, jeżeli nie jesteście drwalami, to możecie stać się zielarzami i pozbierać jakieś jedzenie. Możecie też tutaj, proszę bardzo, zacząć wydobywać pomału glinę z tego miejsca i zaraz ruszycie dalej. Tutaj deski i tkaniny siedzą. Jak zaczniemy wydobywać glinę, to będziecie też mogli robić cegły, tam powiedzmy z limitem do 5. Na razie skupmy się na tkaninach i na drewnie. Potrzebuję albo włókna, albo trzcinę, albo skórę skądś ogarnąć, ale coś czuję, że będzie ciężko na razie. Dobra, bo nie mamy tutaj żadnych takich możliwości, więc trzeba się wkopywać dalej w kolejne polany. No i okej, musimy sobie teraz przetrwać burzę. Nie wydobywamy drewna, no więc kurczy się, bo jest spalane. Tutaj myślę, że nawet bez używania jakichkolwiek tych, determinacja jaszczurów nie zdąży spaść poniżej zera. Co tam mamy? Hop. Chodź do tatka. Oj, oto skończyła się burza. I jak kończy się burza, to zawsze dobrze jest sobie zapauzować, bo dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, otrzymujemy nowy kamień węgielny. No i słuchajcie, możemy wybrać albo opuszczone karawany, albo bogate polany. Czyli, że nowo odkryte złoża zasobów będą miały więcej ładunków, albo że globalna prędkość produkcji 33% szybsza, ale kupcy będą przychodzić wolniej. No i ja bym poprosił tą globalną prędkość produkcji, no bo kupcy fajnie, ale kupca w każdej chwili możemy przywołać natychmiast, płacąc tutaj niecierpliwością królowej. No i oni nie są aż tak kluczowi, a jednak szybsza produkcja to jest coś. Mamy też nowych osadników, no i tutaj w tej karawanie przybyła ich 5, w tych przybyła ich 4, więc bierzemy tą po lewej. Mamy tutaj jeszcze 5 części, więc fantastycznie, fantastycznie, 2 jaszczury, 1 bóbr, 2 ludzi, cudownie. Wiele nowych osób, mamy 9 wolnych osadników w tym momencie, 3 bezdomnych, więc dobudowujemy im chatę. Oczywiście, no i teraz tak, jedziemy 1, 2, 3 do obozu drwali. Tutaj podmieńmy na ludzi sobie w tym obozie zielarzy i lecimy 1, 2, 3 do kolejnego obozu drwali i tutaj proszę bardzo możecie się wkopywać w te polany. Tutaj mamy 2 w stacji roboczej, 3 budowniczych, 2 zielarzy, 2 kamieniarzy, jeszcze 2 zielarzy, świetnie, doskonale pracujecie. A ja w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Against the Storm. Pa, pa!